Dziś w redakcji Dziennika Zachodniego gościmy posła Prawa i Sprawiedliwości, pana Jerzego Polaczka. Będziemy mówić o kolejach śląskich i o górnośląskim przedsiębiorstwie wodociągowym. Jesteśmy po aresztowaniach w tych dwóch spółkach, po wypuszczeniu szefów za kaucją. Jak pan ocenia to, co stało się i jakie są perspektywy tych dwóch spółek? To jest smutne wydarzenie dla mieszkańców województwa śląskiego, dlatego że obok tych kwestii już personalnych, no mamy jednak wcześniej sytuację, w której kilkaset milionów złotych strat nastąpiło w wyniku aktywności gospodarczej kierownictw tych podmiotów. No przypomnę, że hurtowy dostawca wody dla 70 miast województwa śląskiego na samych tylko inwestycjach w papiery wartościowe najwyższego ryzyka stracił prawie 100 milionów złotych, utopił kilkadziesiąt milionów złotych na poręczeniach dla kolei śląskich i w mojej ocenie grupa kapitałowa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach jako firma marszałka jest antytezą dobrego nadzoru właścicielskiego, dlatego że według mojej wiedzy nie wypracowano w ciągu ostatnich kilku lat dobrych procedur przeciwdziałających nietrafnym przede wszystkim decyzjom indywidualnym. Przypomnę z kolei, iż Koleje Śląskie, no to jest w stosunku do tego, co miało być dobre dla mieszkańców regionu, czyli lepsza oferta przewozowa, lepszy tabor, punktualność. Mamy po kilkunastu miesiącach funkcjonowania tego podmiotu 80-milionową stratę w pierwszym roku pełnej aktywności, czyli w 2013, i mamy mniej niż 50% z tej oferty przewozowej, która była reklamowana w grudniu 2012 roku. No, reasumując, jak do tego dodamy jeszcze dezorganizację w systemie rezerwacji i sprzedaży biletów, to powiem tak, że od 1945 roku, od zakończenia II wojny światowej, nie mieliśmy na Śląsku do czynienia z sytuacją, w której pasażer na stacji, na której się zatrzymuje na przykład pociąg dalekobieżny, nie może na niego kupić biletu, bo po prostu, bo nie jest on sprzedawany. No, do,